piekarnik spulchniacz był nawet ciekawszy od garnka zmiękczacza. O, jejku, jejku. Jeśli Sali Tessio będzie smakować, powie wszystkim, żeby u mnie jedli. Zaraz wracam. George chciał pokazać koleżance, jak garnki zmiękczają. Co to były za hałasy? Mamma mia! Co wyście zrobili? Nie mogę zamiast delikatnego makaronu podać małpy na talerzu. Na szczęście mam tu jeszcze garnek świeżego spaghetti. George wiedział, że kucharz ucieszy się, gdy zobaczy, jakie ciekawe rzeczy zostały zmiękczone. Kto zrobił z mojego makaronu gęstą zupę łyżkową? Co ciekawe, na łyżki zmiękczanie nie działało. W tej sałatce nie ma ani jednego pomidorka. Miała być z pomidorkami. No, ja nie... Ale nie, no... Zaraz... Proszę... W ogóle mi nie smakuje, ale pachnie dobrze. Miała rację. Im dłużej to wszystko zmiękczało się w garnku, tym ładniej pachniało. Wie pan, że w kuchni jest kot i małpa? To małpa zrobiła bulion. Niezły. Mówiła pani, że jest niedobry. Jak na pana niedobry, ale jak na małpę. Chcę poznać przepis. No. Nieważne, znalazłam. Pan Spaghetti nie gniewał się bardzo na George'a, ale uparł się, że George ma posprzątać bałagan. O, dobrze, że masz cztery dłonie. Możesz sprzątać dwa razy szybciej. Ciekawe tylko, jak wybrałeś te składniki. Szparagi. Zielone patyki zrobiły się przyjemnie miękkie. Jedno jajko na twardo. Ale jajko wcale nie było miękkie. Jajka się nie zmiękczają. Jeszcze twardnieją. I dużo sera. Z sera robi się mazi. W tym gotowaniu nie było żadnych zasad. Skończyłam! Miały być ciastka. To było naprawdę świetne danie. Jak się nazywa? Szybkie ravioli ratunkowe i pulpecik. Cztery gwiazdki i dodatkowa za pulpecik. I jeszcze jedna dla małpiszonka. Ale jestem hojna. Gorące ciasteczka, tak jak pani obiecywałem. Jak on przerobił to na to? Może kuchnie nie są czarodziejskie? Może to kucharze są czarodziejscy? Gnioki, jak możesz ciągle gubić kokardy, co? Każdy dzień, który zaczyna się od samego wąchania, a kończy ciastkiem, to naprawdę dobry dzień. George nie miał pojęcia, kto mu to wszystko przysłał. Jedną chwileczkę. Mam pod drzwiami małpę i jamnika.
Ci kurierzy nie wiedzą, co robią. Jeśli moje przesyłki nie będą dobrze zapakowane, to zrobię straszną awanturę. Wszystko stało się jasne. Przesyłki miały swojego adresata i kurier dał je George'owi przez pomyłkę. Zejdę na dół i sprawdzę resztę, gdy tylko skończę rozmowę. Trzeba posprzątać, nim kolekcjoner zejdzie do holu. Wystarczy włożyć piłki do właściwych pudełek. Żadna filozofia. Czasem niektóre rzeczy nie mieszczą się tam, gdzie powinny być. Lub mieszczą się i jeszcze zostaje zapas. A jednak każda ma swoje miejsce. Kiedy już się to wie, sprawa jest prosta. Nawet dla małej małpki. Serdel pokazał, jak położyć paczkę poziomo. Udało się. Wszystkie paczki były zamknięte. Prawie. Widzę, że wszystkie są na miejscu. O! Nawet bezcenna kula do kręgli Andy'ego Super Bowlinga! Wróciłem! I jak pańskie przesyłki? Są tu wszystkie. Pański pies i małpa się nimi zajęli. To świetnie! Dziękuję, Serdelku. Dziękuję, George. Cieszy mnie, że Serdel pomógł ci dopilnować porządku w holu. George, jeżeli chcesz, to zejdź tu do nas jutro rano. Mianuję cię moim zastępcą. Jutro mnie nie będzie, a rano mają nam przywieźć wodę. A więc udało ci się nagrać świerszcza. Czy to jeden z tych? Takie cykanie świerszczy w nocy to jeden z najpiękniejszych dźwięków lata na wsi. Ale jeden świerszcz cykający w domu może spędzić sen z powiek. Czy mamy świerszcza w domu? Cóż, zapewne chciałby się wydostać i wrócić do domu. Masz, złap go i wypuść na dworze. I mała wskazówka, świerszcze schodzą się do światła. Zagadka została rozwiązana i George wiedział, czego szuka. Zadanie wydawało się proste. Ha 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 ha!
George był sprytniejszy od małego świerszcza i potrafił być szybszy. Nagle jakby pukanie. George uwolnił świerszcza w nadziei, że ten wróci do swojego domu. Wypuściłeś świerszcza? Doskonale! Jestem pewny, że będzie ci wdzięczny. No dobrze, widzę, że mały świerszcz może narobić dużego bałaganu. Uf, gotowe. Idziemy spać. Aha, jesteś pewny, że został na dworze? Widzisz, George, jeżeli go nie złapiemy, to nie zmrużymy oka. No przecież! Pan w żółtym kapeluszu nie złapał świerszcza, ale znalazł rozwiązanie. George i sfora psów. Serdel czuł, że będą z tego kłopoty. Pusty stół? Pusty wieszak? Pan w żółtym kapeluszu najwyraźniej wyszedł. W domu było pełno obcych psów. Bardzo dziwnych psów. Skąd ten George ich tyle wytrzasnął?
George też nie wiedział, ile ich było. Zaczął liczyć. Ale przy 37 przestał. Coś było nie tak. Tego małego na przykład przeoczył. Chciał policzyć każdego tylko raz. Trzy małe zamknął u siebie, żeby je mieć na oku. Duże psy zamknął w pokoju pana w żółtym kapeluszu, żeby się nie rozbiegły. A kudłacze w łazience. Tego chciał zamknąć z dużymi psami. Choć tak właściwie pasował do kudłaczy. Były trzy małe, trzy duże i trzy kudłate. George, wróciłem! Serdel, a co ty tu robisz? Nie było. Moja nowa narzuta! George, tu jest chyba ze 20 psów! George pamiętał o wszystkich psach. Dobrze, ale skąd się tych 3 i 3 i 3, w sumie 9 psów tutaj wzięło? Jak się cieszę, że wróciły i że są całe i zdrowe. Mogą wygrywać kolejne wystawy. Serdel! Zatrzymać wóz! To jest pies portiera! Duża jest ta ryba, którą chciałbyś złowić. No, czyli nie większa od kijanki, co? Ta będzie odpowiednia. George nie znał się na wodnych chrząszczach. Ale wiedział, że nie pomogą mu szukać kijanek. To dopiero było dziwne stworzenie. Wyglądało jak kijanka. Trochę. Pływało jak kijanka, jakby. Ale miało nogi i prawie nie miało ogona. Nie jak kijanka. Cześć, George. Nie masz żadnych kłopotów z kijankami, co? Świetnie. Przyprowadź je kiedyś do mnie w odwiedziny. George wiedział, że kiedyś będzie musiał powiedzieć Billowi, że zgubił kijanki. Wiedział też, że może już nigdy nie zobaczyć małych przyjaciół. Po powrocie do miasta George starał się nie myśleć o kijankach. Nie było to łatwe. Oh,
George nie mógł w to uwierzyć. To dziwne stworzonko było jedną z jego kijanek, a on je wypuścił. Ale George, wróciliśmy z nad jeziora. Pojedziemy za miesiąc. Bill mówił, że kijanki będą rosnąć w niesamowity sposób. Ale ile urosną w miesiąc? I jak się zmienią? George, szukałyśmy cię w całej okolicy. Masz 400 kilo gotowanej sałaty? George naprawdę musiał wrócić nad jezioro. Ale wrócił dopiero po kilku tygodniach. Na szczęście nigdzie nie zobaczył ogromnych kijanek. Ale swoich przyjaciół też nie mógł znaleźć. Pewnie wszystkie kijanki wystraszyła ta hałaśliwa żaba. George musiał jednak powiedzieć Billowi, że zgubił kijanki. Cześć, George. Bardzo dobrze, że postanowiłeś już wypuścić moje kijanki na wolność. Widziałeś, jak przeobrażają się w żaby? Niezła sprawa. Aha, a moja gąsienica przeobraziła się już w motyla. Widzisz? A więc kijanki cały czas tu były. Tylko, no, dorastały. Uśmiechnij się! Wkrótce George uznał, że żaby są jeszcze lepsze od kijanek. Oj, ale nie zawsze. Woda. Zapomniał nalać. Tak właśnie George dowiedział się, że wąż jest za krótki. Może wąż nie musiał sięgać basenu. Może wystarczy tyle. George wiedział, że zostało tylko półtorej kaczki. Musiał jakoś dostarczyć wodę na pagórek. Musiał przenieść wodę w czymś mniejszym od wiaderka. Trzeba będzie przejść wiele razy. George wiedział, że nie zdąży napełnić basenu. To był koniec. George, widzę, że biegasz w górę i w dół. Co ty próbujesz napełnić ze szklanki cały ten basenik? Aha. Ha, miastowi. Są lepsze sposoby przenoszenia wody.
Pokażę ci je. Wlej tylko tyle, bo będzie za ciężkie. Zaniosę ją na górę, a ty napełnij drugie do połowy. Zrobimy to metodą podaj wiadro. Gotowe! Chodź na górę! Pomysł George'a się sprawdził. Szczęśliwe zakończenie dla kaczek i ich wielbicieli. Basen stoi za blisko stoku. Odciągnę go. O! I wtedy skoczek przypomniał sobie, dlaczego woli nie schodzić z drzew. George, to ty? Na mój kapelusz! Pan, mop powinno się inaczej wykręcać. Tak, wiem, wiem, Bill. George, przypominam ci tylko, że te kaczki są tu tymczasowo. George zastanawiał się, jak długo może trwać to tymczasowo. Doktorem da zdrowie. Jest pan w ogóle lekarzem? Tak długo już tu czekam, że mi wszystko jedno. Tak okropnie mi się... Kicha! To przechodzi i wraca. I przechodzi... Sweter zagłuszał wszystkie dźwięki. Była na to tylko jedna rada. Dalej oddychać? Będzie łatwiej, jak zdejmę sweter. Wyleczona! Jesteś świetny, małpko. Doktorze, małpko. Jednak dalej choruję. Mam uczulenie na ten sweter. Jesteś najlepszym doktorem na świecie. I to nawet nie jak na małpkę. George wyleczył pierwszą pacjentkę. I wtedy... Doktorze, czy to pan? Lekarz nigdy nie zostawia pacjenta w potrzebie. Hej, jesteś małpą. Przyszedłem, bo mam chorą rękę, a nie gardło. Zaczekam na doktora na zdrowie. Ty jesteś małpą.
Też słyszałeś ten dziwny dźwięk? Co to jest? Czekawka mnie trzyma. Od 2 tygodni. To musi minąć. To nie chce mi pan pomóc? Pan jest małpka, a nie lekarz. To on! To ten małpiszon, który mi kazał robić... To genialny doktor małpka. Odkrył, że jestem uczulona. George, czy masz pozwolenie, by być lekarzem? A co się tutaj dzieje? George, ale co ty masz na sobie? Mam nadzieję, że nie przeprowadziłeś żadnej operacji. A to co? To pan nie wie? A ja myślałem, że to jakieś urządzenie medyczne. Doktor na zdrowie? Dzień dobry. Ja wszedłem tu w czasie przerwy tylko na jedną grę i straciłem poczucie czasu. Nie ma niczego wspanialszego od zaspokojonej ciekawości małpki. Ojej, czkawka mi minęła. George'owi tak spodobał się stetoskop i fartuch lekarski, że doktor Baker mu je podarował. I choć Serdel cieszył się, że w holu panuje spokój, zaczął się martwić, że kiedyś George może naprawdę zostać jego lekarzem. George otwierał kolejne drzwi, ale nie znajdował właściwych. Nie zauważył, że nie domknął drzwi. Lepiej sprowadzić te pingwiny z powrotem. I nagle ich też już nie mógł znaleźć. George nie zamknął za sobą wielu drzwi. Co gorsza, wrócił do punktu wyjścia. George'owi podobało się takie zoo, ale pomyślał, że ten hałas obudzi małą pandę. Przynajmniej surykatki wróciły do domu. Było łatwo, ale w końcu w zoo zapanował porządek. Niestety zwierzęta nie wyglądały na zadowolone. Może surykatki nie lubią zimna? Gdzie je zobaczył po raz pierwszy? Mapa pomogła nie tylko znaleźć pandę, ale też ustalić, gdzie które zwierzę mieszkało. George nie wyłączył tej transmisji z zoo.
Ale gdzie on się podział? Zoo jest już dawno zamknięte. George! Zwierzęta z radością wracały na swój własny teren. A George, posługując się mapą, szybko odstawił je do domu. Teraz jeszcze musiał wrócić sam. George nigdy nie widział nic lepszego niż ta mapa, nie licząc małej pandy. George, czy mnie słyszysz? George zadał sobie tyle trudu, że nie chciał, żeby ktokolwiek obudził małą pandę. No wychodź już wreszcie. Zoo jest zamknięte. Podobała ci się panda? Orangutan lubił zoo, ale pomyślał, że George to największy małpi szczęściarz na świecie. Ach, biedny George. To straszne dla małej małpki zostać nagle bez kontaktu. George nigdy nie widział, żeby Bączek kręcił się tak długo. Podobało mu się w kosmosie. Chociaż byłoby jeszcze fajniej, gdyby miał się z kim bawić. Już za chwilę odzyskamy z nim łączność. Co się stało? Gdzie jest George? George, odłóż te rzeczy na miejsce. A szybko, bo jesteś coraz bliżej stacji kosmicznej. Na szczęście nie wypuścił mrówek. A? Jeśli dostaną się na tył, to zjedzą zapasy żywności. Jeszcze tylko 28 sekund i trzeba będzie zrzucić ładunek. Masz 20 sekund, żeby odłożyć wszystko na miejsce. George nie był gotów na czas. Musi to zrobić następnym razem. George, masz jeszcze jedną szansę. Potem będziemy musieli cię sprowadzić na ziemię. Jesteśmy bardzo głodni. Trudno uwierzyć, ale sprzątanie pokoju bardzo pomogło George'owi w misji kosmicznej. Chyba jest gotowy. George, możesz zrzucić ładunek? Doskonale. Dam ci sygnał.
O, nie trzeba było wysyłać tej małpki. Cii. Teraz, George, teraz! Udało się! Świetna robota! Dziękujemy! Możesz wracać do domu, George. Pociągnij dźwignię, żeby uruchomić silniki. George, zrób to teraz, zanim zejdziesz z pozycji. Co się stanie, jeżeli zejdzie z pozycji? Może wylądować na biegunie północnym albo w górach. George, pociągnij za dźwignię! George stał się bohaterem. I dowiódł, że nawet mała małpka może zająć się wszystkim w najdrobniejszych szczegółach. George bardzo się śpieszył po zabawkę i nie zauważył, że zbiornik bobrów jest niemal pusty. Coś hamowało przepływ wody i należało to coś usunąć. Ktoś zniszczył tamę. Bobry, to ich sprawka. Budowa dwóch tam dziennie zmęczyłaby każdego. Nareszcie. Już nic nie przeszkodzi George'owi w zabawie. Deszcz nie zepsuł mu humoru. Dzięki opadom w zbiorniku będzie jeszcze więcej wody. Dobrze, George, no już idę, już idę. George, żeby tama dobrze działała, potrzebne są mocna konstrukcja oraz woda. Te bobry. No jasne. To wszystko ich wina. Coś tu jest nie tak. Woda jest bobrom niezbędna do życia. Na pewno stało się coś, co blokuje bieg strumienia. Wszystko stało się jasne. Wielki pień drzewa działał zupełnie jak tama. Sami nigdy w życiu go nie przesuniemy. Ale chyba tu wrócisz, George. Leslie? Teraz ostrożnie ruszysz. Czyżbym ja dawał instrukcję krowie? Naprzód! Tak! Co się stało? Powinny się cieszyć. O,
woda ruszyła z taką siłą, że rozwaliła twoją tamę. Rozwali też tę drugą tamę! George i Bill patrzyli, jak bobry się uwijają, żeby uratować konstrukcję przed siłą rwącego potoku. Zobacz, to chyba twoje deski! George po chwili namysłu uznał, że bobry potrzebują swojej tamy o wiele bardziej niż on. Już wcale nie tęsknił za swoim prywatnym zbiornikiem wody. A pani Remkins będzie musiała zbudować mu nową łódkę. Co tam upały? Trzeba liczyć gwiazdy. Tylko gwiazd nie było. Może gwiazdy były tylko na wsi, jak łosie. Dość trudno liczy się gwiazdy w mieście. Są na niebie, ale stąd ich nie widać. Serio, to jakbyś próbował liczyć gwiazdy w dzień. Jest za dużo światła. A nie możemy jej włączać, George. Nie chcemy, żeby zabrakło prądu. Notes do czegoś jednak się przydawał. W tym upale George nie mógł spać. W tę jedną noc, w którą nie mógł spać, nie było gwiazd do liczenia. Ludzie mieli zamknięte okna i włączone klimatyzatory. George słyszał szum. Skoro tyle osób miało włączone klimatyzatory, nic się nie stanie, jeśli George też włączy. Tylko na tyle, żeby ochłodzić małą małpkę. W takiej sytuacji małpka mogła zrobić tylko jedno. Schować się. George! George! Nie ma prądu. George! Gdzie jesteś? George? Jesteś tu? Aha. Cześć, kompas. George próbował powiedzieć panu w żółtym kapeluszu, jak mu przykro, że spowodował awarię prądu. No i myślisz, że to przez ciebie nie ma prądu? George, jedna mała małpka nie może spowodować takiej awarii. Tak, sądzę. Dobry wieczór. Przyszedłem zajrzeć do gołębi.
Zgasło światło w całym mieście, widział pan? Aha, George myśli, że to przez niego. Włączył nasz klimatyzator. Ja myślałem, że przeze mnie zgasło. Włączyłem nasz, bo Serdelowi było gorąco. Potem zrobiło się ciemno. Ale w radiu mówią, że to mrówki są winne. Jak to? Chodzi o to, że mrówki przegryzły słupy elektryczne w Ohio i przerwały linię. Wiesz, George, awaria prądu ma pewną zaletę. Możesz użyć tego. Wcześniej George nie spojrzał do góry. Tu było chyba jeszcze więcej gwiazd niż na wsi. Jest jeszcze druga zaleta. Zamrażarka też przestała działać, więc musimy je zjeść, zanim się roztopią. Widzę, że znalazłeś wielki wóz. George usadowił się wygodnie i zaczął liczyć gwiazdy. O, masz stoisko z lemoniadą? Dużo zarobiłeś? A? Musisz brać pieniądze za lemoniadę. Teraz George zrozumiał, o co chodziło panu w żółtym kapeluszu. Zarobił pieniądze i kupił piłkę. Ale skoro George'owi nie udawało się rozdawać lemoniady, jak ma się udać ją sprzedawać? Słyszała pani? Zimna herbata z cysterny wylała się w zoo. Słonie wszystko wypiły. A słyszałam też, że ta cysterna jechała na plac budowy. Teraz biedni robotnicy nie mają nic do picia. Pewnie to są najbardziej spragnieni ludzie w całym mieście, co? Czy ty pomyślałeś to samo, co ja? Ale skwar. Małpa zaprasza na stoisko z lemoniadą. Lemoniada? Lemoniada! Jak to dobrze, że są małpy. Dzięki, małpko. Jejku, interes się kręci. Następna czwórka. Zapraszamy! Wspaniale! Dzięki, George! Naprawdę niezła. O-o! Musimy sprzedać resztę lemoniady, jeśli chcesz kupić piłkę. A klienci już poszli. Przepraszam, ta lemoniada na sprzedaż? Jest jeszcze lemoniada, chodźcie! Mamy jeszcze czterech klientów! George miał już tylko dwa kubki lemoniady. Jeszcze cztery poproszę. Małpie skończyła się lemoniada, no i gdzie my pójdziemy? George przypomniał sobie, jak z dwóch kubków lemoniady zrobić cztery. Wspaniale, George! Pół kubka za pół ceny. Dzięki, George! No i właśnie tego było mi trzeba. Małpka naprawdę nas uratowała. Jejku, zarobiliśmy dziś dużo pieniędzy, George. Udało nam się sprzedać całą twoją lemoniadę. Ale to nie była lemoniada George'a. Nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do domu i napiję się zimnej lemoniady. Yeah.
Musiał odkupić lemoniadę przed powrotem pana w żółtym kapeluszu. George, gdzie się podziała lemoniada? Wyprowadziłeś naszą lemoniadę na spacer? O, zauważyłem, że piłka pękła, więc kupiłem nową. Udało się. George prowadził stoisko z lemoniadą i dostał piłkę. A pan w żółtym kapeluszu nauczył George'a, jak wypuszczać lemoniadę nosem. Poproszę niebieską. Za te zapłacę pół ceny, chyba że dostanę drugie pół. Masz drugie pół? Czy możesz spakować moje pudełka? Zaraz mam autobus. Poproszę białą. Nie, czerwoną. Nie, jeszcze jedną niebieską. George potrzebował chwili spokoju. Różową. Miał do rozwiązania sprawę pudełek. O, rozdajecie dzisiaj darmowe próbki? Daj mi, mamo, daj mi! Moje zamówienie, hej! George chciał tylko wszystkich uciszyć i spokojnie pomyśleć. O, darmowe próbki! A, klienci! No proszę! Cztery zielone i osiem różowych. W dwóch pudełkach. O, oczywiście! Dziękuję. Poproszę pudełko miętowych. Już się robi. Sprzedaliśmy stonę. To niesamowite. Yeah. Dzięki za darmowe próbki, Czesiu. Pycha. Darmowe próbki? Rozdawałeś ludziom czekoladki? Sprzedaliśmy 25 czekoladek, a rozdaliśmy 190! Nie zarobiłam dzisiaj nawet na składniki. Nie mam za co zrobić kolejnych czekoladek. Gdy sprzedam resztę, to koniec. Zamknę stoisko. No już, dobrze. Nie wiedziałeś o tym. George mógł tylko wrócić do domu. To będzie długi i smutny spacer. O, to rąb! Małpko! George czuł się tak źle, że nie chciał nawet kosztować czekoladek. A to co? Jeszcze nigdy nie widziałem niebieskiej czekoladki. Jest przepyszna. Jutro z samego rana idziemy kupić czekoladki. George pomyślał, że Czesia nie ucieszy się na jego widok. George chciał uniknąć spotkania z Czesią. Musiał coś wymyślić. Oj, George, po co ci krawat? Nie chcesz kupić czekoladek? A, może trzeba było przyjść wcześniej? O, to ty! Hej, przyjdziesz pomóc? Darmowe próbki to był świetny pomysł. Ludzie wrócili po więcej, bo im smakuje.
Bierzmy się do pracy. Sprzedaliśmy prawie wszystko i mam mnóstwo zamówień na jutro. Teraz mogę kupić składniki. George, ty jesteś mistrzem układania. Dzisiaj w domu poukładasz rzeczy w szafkach. No, to ja idę kupić składniki. Popilnujecie stoiska? A co? Proszę 24 miętowe, 15 różowych i 11 białych w 16 pudełkach. A potem robi się trochę trudniej. 13 niebieskich, 8 zielonych, George. 1 czerwono-biała. Wszystko w pudełkach. 4 czerwone, 5 białych, 6 niebieskich. 19 trójkątnych w kropki i 5... George! Równo rozłożone w małych pudełkach. Dobrze się bawiłeś dzisiaj w kuchni? Mistrz spaghetti zabrał się do obsmażania hamburgerów Giardino. No dobrze. Życzę smacznego moim drogim gościom. Nigdy nie jadłam bezmięsnego hamburgera. Chyba nie bardzo im smakują. Jestem skończony! Finito! Teraz już nigdy, przenigdy nie wejdę do kuchni! Nigdy, przenigdy! I jak to się mogło stać? Oha, obawiam się, że coś się stało z tymi hamburgerami. George coś o tym wie. Ach, rozumiem. Ale jak teraz dowieść, że przepis był doskonały? Ha? Wiecie co? Chodźcie za mną. To jest przepis mojego męża. Nie, nie, to wcale nie jest przepis. To są nasze plany powiększenia warzywniaka. Ach, George, czyś ty zrobił hamburgery z kompostu? Dobrze, zaczniemy od nowa. Najpierw fasola, rozgnieść. A, ale nie tak się to robi. Pomidor pokroić. George we wszystkim pomagał. Pamiętał nawet o czymś, co umknęło mistrzowi. Nie wiem zupełnie, co się ze mną stanie. Umiem tylko gotować. Nettie! 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 Skąd te wozy strażackie? Czy coś się stało w kuchni? Te wasze hamburgery są wyśmienite! Ale co się tu dzieje? George się przyznał, że on zrobił tamte hamburgery, nie ty. O, Nettie, więc ty rozumiesz, co mówi Giorgio? Nie, najważniejsze, że to są hamburgery według twojego przepisu. Słowo daję, to najlepsze bezmięsne hamburgery na świecie. Ale czy nie je ich pani po raz pierwszy w życiu? Tak, i nie wyobrażam sobie lepszych. Przepraszam, czy to pańskie? Adres by się zgadzał.
O, coś tu bardzo dobrze pachnie. Moje hamburgery Giardino. O, jestem taki szczęśliwy, że chyba się rozpłaczę. O, widzę, że pan się wzruszył. No i jak? Czy ktoś sobie życzy dokładkę? Tak, jasne, bardzo chętnie. Nioki nigdy nie widziała George'a tak smutnego. Nie? Nie? George opowiedział jej o swoim zmartwieniu, ale Nioki odebrała to jako zaproszenie do zabawy. Może obejdzie się bez nowego kapelusza. Może wystarczy coś, co wygląda jak kapelusz. Serdel starał się nie myśleć o tym, co George kombinuje. Bardzo się starał. Ciekawość wzięła górę. Z czego można zrobić kapelusz? Ten sam kolor. Świetnie! Serdel chciał zobaczyć, co George kombinuje, a teraz nic nie widział. Dobry kolor. Miękki materiał. Lepszy materiał. Zbyt spiczasty czubek. Super! Gdyby ktoś chciał chodzić w ociekającej żółtą farbą torbie. Kapelusz z żółtych patyczków po lodach? Źle. Więc może z żółtego balonika. George zrozumiał, że żadne nakrycie głowy nie zastąpi żółtego kapelusza. Dziura mniej się rzucała w oczy, gdy był pod nią żółty papier. To jest to. Po co komu nowy kapelusz? Wystarczy załatać dziurę. Papier nie był zły, ale łata z bardziej kapeluszowej tkaniny byłaby lepsza. Na przykład z żółtej skarpetki. George, czy Serdel brał u nas prysznic, czy to mój ręcznik spaceruje po holu? George, gdzie mój kapelusz? Nioki, nie dotykaj, bo pozaciągasz. Chcę go włożyć na uroczystość. George, czemu kapelusz ma ogon? Zaraz, skąd ta dziura? George nie mógł uwierzyć, że sam na to nie wpadł.
Widzisz? Wygląda jak nowy. Dobra, musimy iść. Wykąpałeś się? Kapelusz cały, garnitur czysty, małpka też. Czuję, że o czymś zapomnieliśmy. Kruche rybki, mniam, mniam, mniam. Nie śpiesz się tak, byliśmy tu pierwsi. George musiał przynieść trzeci talerz dla trzeciego z kwintów. Nieźle. A gdzie straszna brzeża? Zaczekajcie, ja mam w domu sok, najlepszy do tych ciasteczek. Chodźcie wszyscy ze mną. George! Dokładnie taki sok. No dobrze, usiądziemy sobie tutaj i zabierzemy się za kruche rybki. Kruche rybki! Mniam, mniam, mniam! George musiał się przyznać, że wylał sok. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! George, poznaj naszą siostrę, jedyną w rodzinie lekkoatletkę. Ma 3 złote medale olimpijskie. O, daj spokój, to było dawno temu. Widziałeś? 3... Czworo kwintów, 4 okazje, żeby zawołać 100 lat. Coś wspaniałego. Słyszałam, że chcesz wybudować bieżnię dla sportowców. Czy to są kruche rybki? Mniam, 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 mniam. Nim George podzielił ciastka na 5 porcji, kwintów znowu zrobiło się więcej. Jak miło was widzieć wszystkich razem. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! George, poznaj naszą siostrę Centkwint. Drukuje pieniądze dla rządu. Oto moje najnowsze dzieło. Słyszałam, że jest wam potrzebny kosztorys nowej sadzawki. Pięcioro? O, tak, zgadza się. To już wszyscy kwintowie. Jesteśmy pięcioraczkami. Może ci pomóc z tymi ciastkami i sokiem, George? Jak tu teraz zatrzymać kwintów w ogrodzie? George! To ja! Wszystko gotowe. Świetnie się spisałeś. Nie ma soku? No to chodźmy już do mnie. Tak, posilimy się trochę i w 5 minut machniemy plan sadzawki. I kolejki. Ze strażą nabrzeża. Oraz z bieżnią. Wszystko w przystępnej cenie. Patrzcie, tacka kruchych rybek.
Mniam, mniam, mniam! Kruche rybki! Kruche rybki! Mniam, mniam, mniam! George pomyślał, że też potrzebuje lepszej przynęty. No, właściwie jakiejkolwiek. George jadł marchewkę, kiedy znalazł węgorza. Może węgorze też lubią marchewkę? Albo inne małpie przekąski. Trzeba dowiedzieć się, co jada węgorz, bo inaczej Bill zabierze go do domu. Jeśli George się pośpieszy, może zrobi węgorzowi zdjęcie. George! Złapałem coś, ale ciężkie! Wygrałem! Biorę węgorza do domu. O, to nie węgorz, tylko stara dętka rowerowa. No to pięknie i po haczyku. Idę po nowy. Na pewno nie zdążysz mnie pokonać. George musiał teraz złowić węgorza, żeby Bill nie zabrał go do domu. Węgorz się schował, a George musiał zaczerpnąć powietrza. Kiepska sprawa. Bill niedługo wróci z nowym haczykiem. Właśnie haczyka potrzebował George. Gdyby tylko woda tak się nie ruszała. George, złowiłeś coś! Jejku, jakaś duża ryba! Spokojnie, pomogę ci! George nie chciał, żeby to Bill złowił węgorza, ale nie chciał też, żeby węgorz został w klatce. George, no widzisz, tak to jest, gdy się nie używa odpowiedniego sprzętu! To tylko stara klatka. Hej! W klatce jest węgorz! I to ty go złowiłeś! Dobra, wygrałeś. Ale George, musimy pomóc temu węgorzowi wrócić do domu. Mówiłem ci, że chcę go tam zabrać. Do domu! Do oceanu! Jako miastowy pewnie tego nie wiesz, ale wszystkie węgorze płyną na tarło z rzek do oceanu. Bon voyage, węgorzu! Tak się mówi do widzenia komuś, kto wypływa na ocean. Po tym dniu wszyscy wędkarze mieli co opowiadać. Pan Quint opowiadał, jak ratował wieloryba. George opowiadał, jak wraz z Billem ratował węgorza.
To pociągnijmy go na sankach. Nie, mama się będzie martwić, jest już późno. Nie możemy go tu tak zostawić. No może najpierw my wróćmy do domu, a potem dasz małpie swoje rakiety. Mieszkamy po drugiej stronie wzgórza. Właśnie pokład. Znowu słychać ten dziwny dźwięk. To pewnie jakieś inne dzieci jeżdżą na sankach gdzieś w okolicy. Na miejsca! Gotowi? Start! Przecież można było dać tej małpce rakiety na szczycie pagórka. Teraz będzie musiała wspiąć się tam z powrotem. Nie mogę myśleć o wszystkim. Wielka szkoda, że nie wpadłaś na to na szczycie pagórka. Przepraszam, małpko. Na razie. Cześć, małpko. Dopiero wchodząc drugi raz na wzgórze, George zdał sobie sprawę, jak bardzo jest zmarznięty i zmęczony. Sił dodawała mu tylko myśl o pysznym kakao. George już wiedział, kto wydaje ten dźwięk. To zmarznięta, zagubiona świnka. George był prawie na szczycie, a świnka była między drzewami. Nie wiedział, czy zdoła jej pomóc. Nie możemy go tu tak zostawić. George zastanawiał się, jak świnka mogła się zapuścić na wzgórze. A co ważniejsze, jak zabierze teraz świnkę na dół? Potrzebne im były sanie. Wszędzie rozpoznałbym ten kwik. To mały Mike. Wymknął się wieczorem, nim spadł śnieg. Mike nigdy wcześniej nie widział śniegu. Musiał być zupełnie zdezorientowany. Dzięki, George. Zastanawiałem się, czemu tak długo nie wracasz. W domu czeka na ciebie filiżanka kakao. No to na razie. Dobra, do widzenia. Musiał powstrzymać krowy, póki jeszcze były kwiaty. Ale jak zrobić krowoodporny mur? Wtem coś mu przyszło do głowy. Kamienie są mocne, są w różnych rozmiarach i wychodzą z nich świetne mury. Następnego ranka George zaczął budowę najbardziej krowoodpornego muru na świecie.
Niesamowite, ile w okolicy było niewykorzystanych kamieni. George się spóźnił. Wszystkie kwiaty zostały już zjedzone. Krowy poszły na popołudniowe dojenie, a George musiał się pogodzić z porażką. Nie było łatwe, ale George nie zamierzał się poddawać. Dlaczego tamten mur tak się trzymał? Rzędy kamieni były przesunięte względem siebie. To będzie najlepszy krowoodporny mur, jaki zbudowała małpka. Jeśli uda się go ukończyć na czas. George obiecał kwiatom, że je uratuje. George'a uratował ostatnie kwiaty. Następnego dnia George chciał pokazać panu w żółtym kapeluszu uratowane kwiaty. I chcesz mi pokazać te kwiaty? No dobrze, dobrze, idę. Nigdzie nie widzę kwiatów, George. Mur przetrwał, ale żółtych kwiatów już nie było. Zamiast nich pojawiło się to. To twoje żółte kwiaty? George, nie martw się. To jest zupełnie normalne. Zmieniły się. I to też jest w porządku. To nasionka. Tam, gdzie wylądują, wyrosną nowe kwiaty. A więc mur George'a pomógł kwiatom przetrwać. I George aż do wyrośnięcia nowych kwiatów mógł się zastanawiać, jak ochronić je przed krowami. A więc chciałbyś być wysoki i silny jak ja, co? Świetnie. Zaraz pokażę ci trening i będziesz taki silny jak ja za 5 lat. George nie mógł czekać tak długo. Nie dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery. No proszę.
George urósł o pół patyczka Lukrecji. Dieta żyrafy i trening naprawdę podziałały. Może resztę załatwi rozciąganie. Dobrze, skarbie. Teraz śpi, bo dzieci, kiedy śpią, to rosną. A ja chcę, żebyś urósł silny i zdrowy. George też poczuł się zmęczony. Pomyślał, że pośpi i przy okazji urośnie. George naprawdę bardzo urósł. Przynajmniej we śnie. Niestety, nie możesz wsiąść do Turbo Pytona. Jesteś za duży. Po przebudzeniu nie był aż tak wielki. Ale jednak mierzył 5 patyczków Lukrecji. Zaraz, to moja czapka! Widok Betsy, która straciła czapkę, przypomniał panu w żółtym kapeluszu o tamtym fatalnym dniu. Kapelusz! To mój kapelusz! Nie! No już. Nie boję się kolejek górskich. Ja się bałem, że zgubię mój żółty kapelusz. Masz tutaj swoją czapkę, Betsy! O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jesteś pewny? Nie podgryzałeś czasem swojego cukierka? Za pierwszym razem twój patyczek był dłuższy i mierzyłeś równe 4. Ale kiedy go ugryzłeś, zrobił się krótszy i teraz mierzysz 5 patyczków. Krótko mówiąc, nie urosłeś. Nic z tego. A cóż to za kwaśne miny? Nie chcę widzieć kwaśnych min w moim parku. O, dzień dobry, kapitanie. Ta małpka jest za mała, by wsiąść do Turbo Pytona 3000. Tak twierdzisz? A, nie jest za mały. Małpki nie rosną takie duże. Dlatego mamy tutaj osobną planszę specjalnie dla małpek. Ha! Czas na przejażdżkę, George. A ja idę z tobą. Tylko oddaj mi patyczki. Serdel zawsze towarzyszył lokatorom do drzwi, więc przeprowadził George'a między przeszkodami. Opieka nad małpką polegała nie tylko na prowadzeniu go między meblami. Serdel musiał także sprzątać, co miało swoje zalety. Potrafił też znaleźć radę na to swędzenie. Woo!
Z każdym dniem George lepiej sobie radził z wózkiem, a Serdel coraz bardziej lubił go odwiedzać. Jak się masz, Serdelku? Nagle coś się zmieniło. Pamiętaj, chodź o kulach, nie stawaj na gipsie i bądź grzeczną małpką. Obiecujesz? W teorii George wiedział, jak używać kul. Ale brakowało mu praktyki. Wkrótce poruszał się o kulach jak na własnych nogach. A kiedy osiągnął mistrzostwo... Widziałeś coś takiego? George może teraz się opierać na gipsie. George musiał się pochwalić, że jego noga zdrowieje, ale psy nie znają się na prześwietleniach. Serdel nie lubił za bardzo oddalać się od domu. Jednak George chciał iść na spacer. Miał też ochotę łazić po drzewach. Co za dużo, to niezdrowo. Serdel poważnie traktował swoje obowiązki. Chodzili do parku codziennie. George lubił rysować. A Serdel odkrył, że lubi leżeć na trawie i spacerować z małpką. Widzisz? Kość się zrosła. Dzień dobry! George nie mógł się nacieszyć odzyskaną wolnością. George, jak widzę, jest zdrowy! Najzupełniej! Wielkie dzięki za opiekę! Miło mi, że będziesz mi znowu pomagał na dole. George chciał, żeby Serdel mu towarzyszył. Ale Serdel miał obowiązki. George zaprosił przyjaciół do wspólnej zabawy. Najwyraźniej odzyskał dawną formę. Będę w domu później. I nie podglądaj nowego sąsiada, nie słonia. Nowy sąsiad nie był słoniem, ale miał słonia. George czuł się taki nierozumiany. Chyba słoń też wyszedł z domu. Nie, to by się nie zmieściło do mieszkania. Piła łańcuchowa w domu towarowym? Tak wiele rzeczy wydaje podobne dźwięki. Skąd George miał wiedzieć, co słyszał u sąsiada? Żeby mieć pewność, musiał się udać do źródła. To brzmiało trochę jak jego sąsiad,
ale nie do końca. Pan w żółtym kapeluszu miał rację. George nie słyszał słonia. Ale co w takim razie słyszał? To ten dźwięk! A więc sąsiad z góry ma żółwia z Galapagos, który pakuje prezenty i robi sok. George, powiem ci to po raz ostatni. To niemożliwe. Tak? Dzień dobry. Jesteśmy sąsiadami z dołu i... O, miło was poznać. George! O, co on robi? Chyba szuka pańskiego... słonia. Czego? Wie pan, słyszeliśmy hałasy. Bardzo głośne hałasy. Bardzo głośne? O, tak! Bardzo przepraszam. Czasami mnie trochę ponosi, gdy tworzy swoje dzieła. Dzieła? I jestem artystą. Tak tworzę. Tutaj mieszam farby. I używam tych gumowych stępli. Ha, a tu mam ukończoną pracę. A, słyszeliśmy też coś, jakby spadła torba kamieni. Kamieni też pan używa? Nie. O. A, torba z zakupami spadła ze stołu. A co się tam dzieje? Jakby słoń malował paluchami. Tak to brzmi. Czy spacer był przyjemny? Na pewno tak. No, a to co? Widzisz, Serdel? Wygląda na to, że mamy dzisiaj w holu dwa psy. No i co ty na to? Pożegnaj się z pieskami. Ale być Serdelem to nie tylko zabawa. Do tej pracy najlepiej być długim i niskim. Dziękuję. I widzisz? Serdel przyniósł ci piłkę. Dobry pies. George też chciał być dobrym psem, jak jego nowy bohater Serdel. Przytrzymajcie windę! Oto okazja.
ale podnoszenie rzeczy buzią nie było takie łatwe. To dziecko, tak? Cześć, dziecko. Dziękuję. To pies, tak? Dzięki, piesku. Serdel nie mógł w to uwierzyć. Każdy wiedział, że psy zachowują się godniej. Być psem to ciężka praca. Wystarczy spojrzeć na stan Serdela. Przesyłka! To coś ważnego. Zaniesiemy to na górę, od razu. Chodźcie do windy, pieski. O-o! Oj, zepsuła się. Spokojnie, Serdel. Nic nam nie będzie. Uruchomię alarm. O-o. Jest tylko jedno wyjście. Ale tylko dla kogoś zręcznego jak... Małpka! Jako pies byłeś dziś tak dobry, że zapomniałem, że jesteś małpką. George też prawie zapomniał, że jest małpką. Małpki z łatwością robią rzeczy trudne dla innych. Halo? Chcę zgłosić awarię windy. A najlepsze, że George nie musiał nawet zastanawiać się, jak być małpką. Samo mu wychodziło. Latarka. Dzięki, George. I butelka wody? Poduszki? I jeszcze radio. I czasami najlepiej być właśnie małpką. George! Brawo! Dzięki, George! Nawet Serdel uważał, że George świetnie się sprawił. Może nawet będzie dobrym psem. Kiedyś. Ale George nie chciał już być psem. Teraz chciał się tylko wykąpać, umyć zęby i pójść spać w swoim posprzątanym pokoju. George, musisz nakręcić. Tak, to chciałem ci powiedzieć. O, no to jazda. Ej, to działa. Ten wózek ciągle chce skręcać. Czyli trzeba założyć kółko tych samych rozmiarów, co pozostałe. Nie. 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 Ach, wiesz co? Zaczynam myśleć, że puszczenie tamtego koła ze wzgórza nie było wcale takim dobrym pomysłem. Nigdy nie znajdziemy dokładnie takiego kółka jak pozostałe trzy. Chyba że wszystkie byśmy zmniejszyli. Chyba zadzwonię do cioci Margaret. Co?
Już jedno takie wypróbowałeś. Widzisz, że są tylko trzy? George, racja! No, teraz są cztery identyczne. George, uratowałeś nas. Cześć, chłopaki. O, George, byłeś ze Steve'em odebrać wózek? Słuchaj, ja ci wszystko wyjaśnię. No, wpadłem na taki jeden pomysł. Pomyślałem, zaraz, no, nie odebraliśmy wózka. Poszliśmy z wózkiem odebrać paczkę. Ale w paczce jest wózek. O! Ciocia Margaret kupiła mi nowy wózek, bo od tego starego ciągle odczepiały się kółka. Ale o co chodzi? Jest świetny! George, tak ci dziękuję, że pomagałeś Steve'owi. Możesz wziąć mój stary wózek. Szkoda, że nie ma czwartego kółka. Te od wózka dziecięcego nie wytrzymują długo. Idziecie ze mną na lody? Jasne! Ciekawe, gdzie jest to czwarte kółko. No nic, pewnych tajemnic się nie wyjaśni. Zanurzenie. Prace w ogrodzie w słoneczny dzień oznaczały dla George'a jedno. Ziemia już trochę zmiękła. Dalej, George. Wykop głęboki dołek, żeby korzenie nam nie uschły. George był mistrzem kopania w ziemi. Tym razem zobaczył coś, czego nigdy nie widział. W tej ziemi coś żyło. Hej, hej! Dokąd zabierasz tę dżdżownicę? Złap bliżej ciężkiego końca! George, chcesz zrobić coś, co robimy bardzo często, ale do czego nie trzeba trenować? Porozdawaj ludziom te ulotki. Też tak zaczynałam, wiesz? Dobrze, nara! Koty! George był dumny, że jest początkującym cukinim. Rozdał wszystkie ulotki. A wieczorem... wszyscy jego znajomi przyszli na spektakl. Wszyscy! Gnioki chciała tylko popatrzeć. Znalazła spokojne miejsce, w którym nikomu nie będzie przeszkadzała. Panie i panowie, do pierwszego niezwykłego numeru potrzebny nam będzie ochotnik. Może pan, mistrzu? O tak, tak, ja, tak, tak! Dobrze, tylko spokojnie. Zajmiemy się wszystkim. To jest jak spełnienie moich marzeń. Gnioki zawsze podchodzi do mistrza spaghetti, gdy go widzi. Zrobiła więc to, co robi zawsze. Czy to jest? Tak, to gnioki. Leo,
tylko nie kichaj. Ja muszę! Patrz, gnioki też wciągnęli do numeru. George wiedział, że to oznacza kłopoty. Leo, po prostu się cofnij. Nie mogę się cofnąć! Gnioki nie mogła się zdecydować, do kogo iść. Więc położyła się, żeby to przemyśleć. Ja już długo nie wytrzymam. Giorgio, wejdź na tę linę i zabierz stąd gnioki, dobrze? Na linę? Ale to jest ta małpka, która zawsze nas strąca. Gnioki, podejdź do Giorgia. Było zupełnie jak z mopem. George przesunął tyczkę. I już wiem, co George robił cały dzień. Ćwiczył przed występem. Udało się! Po przerwie na kichanie wznowiono przedstawienie. Wszyscy byli zachwyceni. A po zakończeniu... W nagrodę za wspaniałą równowagę postanowiliśmy przyjąć George'a i mistrza spaghetti do zespołu cukinich. Możecie z nami trenować, kiedy chcecie. To wszystko było naprawdę? To cieszę się, że nie wiedziałem. Bałbym się. Nie, tu się nie ma czego bać. George ma wrodzony talent. Ale może niech zostanie przy numerach na linie. Teraz nareszcie George panował nad latawcem. A może to latawiec panował nad nim? Wszystko w porządku? Nawet nie powiedział do widzenia. Ach, te mieszczuchy. Po tylu latach chyba już wszystko widziałem w tych wodach. Widziałem pstrągi, łososie, łupacze. I latające małpy też? I latające małpy, wielkie okonie, rozdymki. George latał razem z ptakami. To marzenie niemal każdej małpy. Marzenie się spełniło. Ale bolała go łapka i chciał wrócić do domu. Niestety zupełnie nie wiedział jak. George? Dałbym słowo, że tu go zostawiłem razem z moim latawcem.
George, gdzie jesteś? Chyba go widzę. Rety, jak na kogoś, kto nigdy nie puszczał latawców, radzi sobie naprawdę nieźle. O, raju! O, cześć, Bill. Ma pan lornetkę? Jasne. Proszę spojrzeć na latawiec. A, to George. To George? W dodatku z wiewiórką na głowie. Zadzwoń zaraz po straż pożarną. Dobra. Po co? No bo wiesz, oni zawsze na wszystko znajdą radę. A pan dokąd jedzie? Postaram się go dogonić. Z góry świat wyglądał pięknie i intrygująco. George nie wiedział nawet, gdzie jest jego dom. O, a skoczek nagle zrobił się głodny. Ten lot to najlepsze i najgorsze, co go spotkało od rana. George! George! To był jego przyjaciel, pan z żółtą lotnią. George, bądź teraz uważny i kiedy znajdziemy się blisko, chwyć mnie mocno za rękę, dobra? No dobra, trzymajcie się. Lecimy do domu. George nigdy nie zapomniał dnia, w którym latał jak ptak. Dodał też latanie jak ptak do listy rzeczy, których nie lubią wiewiórki. Masz wrodzony dryg do puszczania latawców, wiesz? Świetnie. Obiad gotowy. Może i ty też byś coś przekąsił. No dobra, na dzisiaj już koniec. Nie było idealne. Na razie. Teraz drzewo miało wszystko, co trzeba, nawet łącznie z gołębiem, który znalazł dom. O, coś takiego, to niesłychane. O, Rety, a co tutaj się stało? Zostawiłem serdelka na straży, a kiedy wróciłem, wszędzie było brudno. Żałuję, że nie mówię pojamniczemu. Albo po gołębiemu.
Na nasz balkon ciągle przylatuje gołąb. Mały, szarawy, z żółtą obrączką? Tak. Widział go pan? Ha, to jest kompas. Myślałem, że już nie wróci. A ja uznałem, że będzie mu wygodniej, jeśli na balkonie stanie małe drzewo. O nie. O, co tu się stało? Gdybyśmy mówili pojamniczemu, zagadka byłaby rozwiązana. George, gdzie jesteś? Czy to jest drzewo? George aż pękał z dumy. Teraz gołąb miał własny dom i mógł z nimi zostać na zawsze. Kompas! Jak dobrze cię widzieć! Tak! Kompas niemal zawsze trafia do domu, ale nie chcę przyznać, że czasami pobłądzi. George, portier i gołąb się znają. On go zabierze do domu. Ale do prawdziwego. Patrzcie tylko, wasz kolega. Widzisz? Nareszcie jest u siebie. Kupiłem je dla gołębia, żebyś mógł go rysować. Naprawdę bardzo ładne, ale gołębie wolą siadywać na prawdziwych. Kompas, zobacz, to prawdziwe drzewo. Specjalnie dla ciebie. Gołąb wciąż nie wiedział, jakim zwierzakiem jest George, ale doceniał, że umie robić drzewa. Ruszył raźno do domu z jednym pudełkiem w łapkach i wszystko było w porządku. Stójcie! Nie mam waszego adresu! Chyba się śpieszy. A ja wam mówiłam, żebyście się uwijali. Tak nam przykro! Zostawiam cię na straży, nie wpuszczaj obcych. George zrozumiał, że nie może iść na górę, bo wtedy dostawcy racuchów będą wiedzieli, gdzie mieszka. Tym sposobem George poszedł do domu z tuzinem racuchów. Nie widzę małpy ani psa. Małpko! Zgubiliśmy ich. Portier! Serdel ich wypatrzył pod drzwiami i zgadł, że są tutaj do ciebie. Jest taki mądry. Nie martw się dłużej, masz już racuchy. Wszystko się dobrze skończyło. Rety, te racuchy tak ładnie pachną, że aż szkoda, że nie kupiłeś więcej. Pewnie jesteś głodny. Zrobię jajka.
potem zjemy racuchy. Trochę tu ciemno, odsłonię zasłony. Powiedz, czy coś ciekawego się dzisiaj wydarzyło? Byłem u cukierników, wyglądali na zadowolonych. Zrobię ci jajecznicę. Albo sadzone. Nie zauważyłem, że ta patelnia ma taką wygodną rączkę. Ale ostrożnie! Czekaj no chwilę. Czy ja ci kupiłem ten samochodzik? Ty tu powiesiłeś to ciastko? Ale tak się nie robi. Teraz mamy tylko 11. Tu jest. Zaraz. Gdzie one się podziały? Ale co? 100 tuzinów racuchów. 100 tuzinów? Tu jest tylko jeden tuzin na stole. Cóż, z cukierni prosili, żeby dać panu rachunek. Rety, to jakaś pomyłka. Skąd im przyszło do głowy, że kupiłeś 100 tuzinów ra... Co? Ale... O... Dlaczego, George? Cóż, teraz przynajmniej wiem, że słuchałeś. Trzeba je schować do worków czy pudełek. Co my teraz zrobimy z tym wszystkim? Tak więc w końcu George dostał tuzin racuchów, a zmęczeni ciężką pracą strażacy z wdzięcznością przyjęli resztę. Ile zostało, George? George miał 3 świetnie wyglądające łodzie. Ale świetny wygląd nie pomagał im płynąć. Wreszcie George znalazł coś, co unosi się na wodzie. Ale Bill nie wygra konkursu tą cienką deseczką. Nie! To wszystkie materiały. Może pora pooglądać łodzie w ruchu. Białe łodzie nieźle pływają. Tu leci para. Śmigło. I porządnie zrobione dno. Dobrze. Biała łódź z wylatującą parą i śmigłem. Skończyłem! Odprowadzę rower do domu. Popilnujesz mojej łodzi jeszcze przez chwilę? Dostarczanie gazet wymaga dokładności. Ludzie oczekują ich codziennie o tej samej godzinie. Dzięki za pilnowanie łodzi. Gdzie moja łódź?
George. Sam to skonstruowałeś? Jejku, myślałem, że wy w miastach wszystko kupujecie. A moja łódź gdzie jest? Niech to gęś kopnie. Wyświadczyłeś mi ogromną przysługę. Zapomniałem pozamykać okna. Dzięki, że mi pokazałeś. Byłaby niezła wtopa, gdyby mi się to stało na konkursie. Budując modele, trzeba zwracać uwagę na wszystkie szczegóły. I nie wpuszczać wody do środka. Dobra, chodźmy na konkurs. Weź swoją łódź, żeby wystartować. No jasne. Podobnej nie ma tu nikt inny. Oklaski dla zwycięzców! Moje gratulacje, George! Nie wiedziałem, że ty też zbudowałeś łódź. Przekonałem go, żeby wystartował. I widział pan to? Najlepsza łódź zbudowana przez małpę. Zabawne. Chyba zabrakło im normalnych wstążek. Ja się tym zajmę. Poproszę o taką z napisem najlepsza łódź zbudowana przez miastowego. George pomyślał, że gdy obejrzy wielki zegar, będzie wiedział, jak zmontować mały. George ucieszył się, że hałas ucichł. Ale może lepiej było wrócić do domu. Ten zegar zawsze działał, zawsze. Zegar na bibliotece stanął. No to w drogę. Czekaj, Stu. Nie znamy się na zegarach. Jesteśmy strażakami, coś wymyślimy. Proszę pana, stanął wielki zegar. Wielki zegar na bibliotece, na którym polega całe miasto? Tak! Ach, ten zegar nie stanął jeszcze nigdy. Pędźmy jak błyskawica. Dwójka, zgłoś się. Dwójka, zgłoś się. Dwójka, głoszenie w sprawie zegara. George był pewien, że ma wszystkie narzędzia, ale zdawało mu się, że czegoś jeszcze brakuje. No dobrze, dziękuję. A teraz proszę wyjść. Muszę posłuchać. Yeah!
szyję, to są narzędzia. Ale co taka mała małpka jak ty robi w takim wielkim zegarze jak ten? No, chciałbyś, żebym ci pomógł. Dobrze, a to idzie tu. O, widzisz? O, jaki piękny zegar. Ty go zrobiłeś? Świetnie znam się na zegarach, ale zupełnie nie znam się na małpim języku. Ale w przyszłości bądź ostrożniejszy. Czas jest bardzo cenny. Kompas, co mówiliśmy o sprowadzaniu gołębi do budynków, George? Oj, nic nie szkodzi. Pokazujesz mu zegar? No, śmiało. George, jak ta żelazna skrzynka na narzędzia się tak...